wszystkim, witam Was w kolejnym filmie i dzisiaj będziemy testować sobie nową paletę. Paletę cieni, tak? Dopiero co zrobiłam film z kolekcją palet i teraz przyszła nowa do rodzinki i będzie to paleta, nad której kupnem zastanawiałam się i Wy właściwie pomogłyście mi zdecydować, żebym ją kupiła i bardzo Wam jestem za to wdzięczna, dlatego że jestem zachwycona tą paletą, po prostu jest boska i... jak ją mogła się w ogóle zastanawiać, a mianowicie jest to paleta z Morphe, The Jaclyn Hill Palette, czyli paleta powstała we współpracy z Jaclyn Hill. Paleta sama w sobie jest po prostu genialna, jest przepiękna i cienie, które się w niej znajdują, kolorystyka tych cieni, to jest po prostu niebo, ja jestem zachwycona i naprawdę chyba żadną paletą już od długiego czasu nie byłam tak zachwycona. Jestem też zakochana w Huda Beauty Desert Dusk, ale ta paleta też równie bardzo trafia do mojego serca, głównie chyba dlatego, że ma aż tak dużo tych cieni i wszystkie kolory są po prostu idealne jak dla mnie. Także dzisiaj pokażę Wam paletę dokładnie z bliska, pokażę Wam swatche wszystkich odcieni i później zrobimy sobie ten makijaż, który mam na sobie, czyli takie fajne, trochę inne cut quiz. Także jeśli jesteście ciekawe, to zachęcam do oglądania. Ok, więc jeśli chodzi o takie główne informacje na temat palety, to ja tą paletę kupiłam na stronie beautybay.com. Tak, beautybay.com, bo ona była wcześniej dostępna tylko na stronie Morphe, ale w moment się wyprzedała. I właśnie Beauty Bay zaczął tą paletę również sprzedawać na swojej stronie i od razu jak tylko się pojawiła, to tego samego dnia ją zamówiłam, dlatego że wiedziałam, że będzie wyprzedana i w tej chwili jest wyprzedana, ale wiem, że planują restock, także będą z powrotem na stronie. Jeśli Was interesuje cena, ja zapłaciłam za nią 37 funtów, czyli około 180 zł. Przesyłkę chyba miałam darmową, mi się wydaje, tutaj do UK. Nie wiem, jak to jest z polską przesyłką, ale możecie sobie zajrzeć właśnie na stronie. Na stronę postaram się Wam ją podlinkować na dole, także będziecie mogły sobie ją zakupić, jeśli chcecie. Moim zdaniem 180 zł za tą paletę to wcale nie jest dużo, bo porównując tą cenę z paletami Anastazji, szczerze mówiąc nie wiem, ile kosztują dokładnie na stronach polskich, pewnie troszkę drożej, ale ja płaciłam około 45 funtów za paletę Anastazji, co daje nam około 219 zł, a w palecie Anastazji same wiecie, że mamy chyba 14 cieni, a tutaj w tej palecie mamy 35 pięknych cieni i moim zdaniem jakość ewidentnie dorównuje Anastazji, jak nawet bym nie powiedziała, że jest troszkę lepsza. Zwłaszcza porównując tą paletę do na przykład palety Subculture z Anastazji, którą ja bardzo lubię, ale jakościowo te cienie strasznie się sypią, więc muszę przyznać, że ta paleta jakościowo jest jeszcze lepsza, także naprawdę moim zdaniem warto ją sobie zakupić. Przepraszam od razu, jeśli światło się zmienia, wiem, że wkurza Was jak o tym gadam, ale jest naprawdę bardzo słoneczny dzień, także może się trochę zmieniać, koniec gadania na ten temat. I teraz przejdźmy sobie może do swatchy. I tak, pokazuję Wam wszystkie swatche, swatche wszystkich cieni w palecie. Paleta sama w sobie, jeśli chodzi o oprawę graficzną, jest naprawdę piękna. Jest biała, taka klasyczna, bardzo jest duża. Szczerze mówiąc, spodziewałam się, że będzie mniejsza. I na tym białym tle mamy srebrnym, takim metalicznym, taką metaliczną czcionką napis właśnie The Jaclyn Hill Palette, podpis właśnie Jaclyn i napis, nazwę marki Morphe. I po otwarciu palety mamy tutaj taką dedykację od Jaclyn. 35 cieni znajdziecie w palecie. Głównie są to bardzo ciepłe odcienie, ale naprawdę jeśli chodzi o kolorystykę, jest genialna. Moim zdaniem można nią wyczarować niezliczoną liczbę makijażu. Same możecie zobaczyć teraz po swatchach, że cienie są niesamowicie napigmentowane, bardzo takie aż maślane, bym powiedziała. I nawet cienie matowe są bardzo mocno napigmentowane, nie zostawiają plam, bardzo łatwo się blendują, już teraz Wam mogę powiedzieć. A jeśli chodzi o cienie te błyszczące, wszystkie te cienie błyszczące są takiej jakości i intensywności jak cienie foliowe, czyli naprawdę po prostu 100% pigmentu, 100% błysku. Odrobinkę może się osypują, użyłam dwóch błyszczących cieni w tym makijażu, który mam dzisiaj i może minimalne osypywanie zobaczyłam, ale naprawdę jest to coś prawie że niezauważalnego. I również nabierając je z palety pędzlem, paleta nie jest cała obsypana i nie marnuje nam się 3/4 produktu, tak jak na przykład przy Subculture, znowu do niej wracam, z Anastazji, także no
genialna paleta i moim zdaniem jak najbardziej warta swojej ceny. Przeliczając tutaj cenę palety na cienie, to za jeden cień wychodzi nam 5 zł, około 5 zł, trochę 5-15, więc no naprawdę no coś cudownego, bo nawet cienie z Inglota za pojedynczy cień musimy zapłacić 15 zł, za cienie na przykład Nabli, które są porównywalnej jakości, są świetne, oczywiście bardzo je lubię, ale one kosztują około 30 kilku złotych, więc jeszcze drożej, a tutaj wychodzi nam ponad 5 zł, także za jeden cień, także naprawdę, naprawdę moim zdaniem warto i uważam, że ta paleta jest też w takich kolorach, które każda z nas uwielbia i no naprawdę to czyni ją bardzo uniwersalną dla każdej z nas. Także takie kilka słów, jeśli chodzi o jakość, o cienie, o kolory i przejdziemy sobie teraz do tutorialu. Tyle jeśli chodzi o ten film, jeśli podobał Wam się taki tutorial i połączenie z pierwszym wrażeniem, z testem palety, to dajcie koniecznie kciuk do góry i wypowiedzcie się w komentarzach, jak Wam się podobał ten film. No i subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie jesteście subskrybentami, żeby być na bieżąco, bo ja ostatnio po prostu działam bardzo prężnie i jestem przeszczęśliwa, że tych filmów pojawia się dużo, są jakby wypełnione treścią, także dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za oglądanie, kliknijcie przycisk subskrybuj, łapka w górę i widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, buziaki. Pa, pa!